Jest spokojny i cichy dzień. Właśnie wróciłeś z pracy i zamierzasz zmontować nowy film. Oczywiście najpierw musi być jakaś kawka i coś słodkiego. Kiedy opędzeliłeś już wszystko, zabierasz się do pracy. Odpalasz Vegasa. Kiedy już odpaliłeś Vegasa, robisz ten film. Przemija kilka minut, 15 minut, godzina. No i potem kolejna godzina, kiedy w końcu kończysz już swój film. Kiedy już kończysz montować film Klipka, który znęca się nad tobą i trzyma cię już kolejny dzień w piwnicy, dopóki nie zrobisz kolejnego filmu. Twoi widzowie je lubią, kiedy pracujesz. Twój mózg jest w dobrej formie. Widzisz, że skończyłeś montować film tak szybko, że masz jeszcze dużo czasu do wieczora. Odpalasz Minecrafta. Wchodzisz w tryb multiplayer oraz przechodzisz na Hypixel, twój ulubiony serwer. Masz ochotę pograć, poklikać w klocki. Mózg lubi odpoczywać. Pamiętaj, że przed każdą nauką musisz sobie pograć i się pobawić. Na przykład w Bedwars. Gdy już zamierzasz kliknąć w te piękne łóżko, nagle przychodzi powiadomienie. O tej godzinie? Dziwne. Ale co? Nie zobaczysz? A może to coś ważnego? A może to twój szef zadzwonił do ciebie? A może twoja teściowa właśnie jedzie do ciebie na kawę? No nic. Minimalizujesz grę i patrzysz w sekcję powiadomienia. Widzisz, że to twój wujek Google. Klikasz w link, który przekieruje cię do komentarza. Kiedy twój wzrok powolnym ruchem zmierza w stronę treści komentarza, a dokładnie awataru oraz nazwy danego kanału, umierasz w sobie. Już czujesz, jak zbierają ci się wymięciny w przyłku. Nagle zaczyna cię boleć głowa. A potem, na dodatek, dostajesz ataku padaczki przed komputerem. Wstrzymujesz. Pomyślałeś, że może to pomyłka, albo że ktoś robi sobie bekę z ciebie. Jesteś odważnym mężczyzną. Wchodzisz na stronę internetową YouTube. A następnie w sekcję powiadomień i w ostatnie komentarze. Wchodzisz na dany kanał, aby upewnić się, czy to ta osoba. Kiedy twój internet zamierza przekierować się na stronę, myślisz o tym. Przypominasz sobie wszystko. Nagle dostajesz ochotę nadusić skrót klawiszowy, na który zawsze się nabierałeś w szkole na lekcji informatyki. Strona się wczytała. Skupiasz swoje gałki oczne na tym, co ci się załadowało. To prawda. On wrócił. Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie! Boże, czy ty to widzisz? Wrócił pokazać, że on jest lepszy od ciebie. Znowu zamierza ze swoich widzów przetwarzać 500 plus dla siebie. Znowu chce, aby każdy człowiek na ziemi widział tylko jego i jego filmy oraz live'y. Jego egoizm stał się jeszcze potężniejszy niż kiedyś. Nie zamierzasz tak długo wstrzymywać wymiocin. Robisz to. Mam na myśli zbanowanie tego szkodnika, który zagraża psychice ludzkiej. Wchodzisz w sekcję informacje. Widzisz flagę? Tak. To ta flaga. To ta rzecz, która potrafi zgładzać ludzi. Czujesz się jak Putin. Możesz wszystko, czego chcesz. Wszystko. Klikasz w to. Już cieszysz się jak 5-letnie dziecko.
Kiedy widzisz cztery możliwe opcje wyboru, zastanawiasz się, która byłaby lepsza. Wybierasz rzecz, którą uważasz za dobrą. Następnie pokazują ci się komunikaty do wyboru. Czytasz każdy po kolei. Czytasz. 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 Zastanawiasz się, pod który podpunkt tamta osoba ci podpadła. Wybierasz. Niestety YouTube nie przemyślał tej rzeczy, dlatego wybierasz, że masz inny problem. Następnie klikasz dalej. Strona ładuje ci się. Cieszysz się. Kiedy Google przekierował cię na daną stronę, widzisz to. Widzisz. Czytasz. I zastanawiasz się, która rzecz byłaby najlepsza. To wydaje się dobre. Wybierasz to. Nie czekasz na dalsze odpowiedzi ze strony Google'a. Czytasz. Niestety nie widzisz rzeczy, która podchodzi pod nachalne reklamowanie się na stronach internetowych, na portalach, na grupach, w komentarzach i w wielkiej ilości rzeczy. W końcu nastał moment na zakończenie jego śmiesznej działalności. Surprise, motherfucker! Kiedy już prawie wyświetlił się komunikat o udanym zgłoszeniu osoby, świat wywraca się właśnie do góry nogami. To jest właśnie ten problem. Pocałujcie się wszyscy w dupę z tym 5G. I tak jestem na Neostradzie z prędkością 1 MB na sekundę. O uploadzie już nie wspomnę.